Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj się widzimy troszkę próbuję, eksperymentuję cały czas z nagrywaniem pulpitu i jakby obrazu bezpośrednio z mojej kamery. Kamery nie w laptopie, tylko takie kamery bardziej profi. No próbujemy, zobaczymy, co się uda. Słuchajcie, robimy razem kartę pracy. Niektórzy z Was mi ją przysłali, ale bym chciała, żebyśmy razem to próbowali sobie wszystko omówić. No to co? Zaczynamy. Moi drodzy Państwo, mamy dokończyć w pierwszym zadaniu zdanie. Ciało porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym, bądź pozostaje w spoczynku, gdy. I tak już wiemy, według pierwszej zasady dynamiki, działające siły się równoważą, czyli jest to odpowiedź B. Państwo muszą pamiętać, że zawsze wszystkie siły się muszą równoważyć. Tak do tłumaczenia. Słuchajcie, tutaj w większości zadań mamy taką sytuację, że mamy najczęściej cztery siły. Weźmy sobie, okej, mój samochodzik nie będzie idealny, ale chciałabym to Państwu jakoś wytłumaczyć. Co na ten samochodzik działa? No on się porusza na jezdni, prawda? Wiemy, że on ileś waży, czyli na pewno na niego będzie działała siła grawitacji, siła ciężkości, to jest dokładnie to samo, ciężar, prawda? Ale gdyby działała jedna siła, to ten samochodzik po prostu by się wtapiał w nasz asfalt, w ulicę, w podłogę. Więc zawsze działa tak zwana siła sprężystości podłoża. Napiszemy sobie F1. Te siły się równoważą, więc samochodzik ani nie wylatuje, ani jakby nie wbija się w podłogę. Następnie, jeżeli on, tu powiedzmy, żeby wiedzieć, on się porusza w tamtą stronę, tak? Widzimy, że tu ma, to jest u mnie reflektor, to jest światło, bez komentarza. Natomiast słuchajcie, jeżeli on się porusza w tamtą stronę, to siła silnika musi działać w kierunku ruchu, prawda? Jeżeli my zakładamy, że jego prędkość jest stała, czyli konst, prawda? My już wiemy, co to znaczy, to siła wypadkowa całkowita musi wynieść zero. Te siły nam się już równoważą, ale musimy zrównoważyć tą siłę. I natura dała nam coś takiego jak siły oporu. I jeżeli siła oporu równoważy się z siłą, tak? Siła oporu równoważy się z siłą ciągu silnika, bo siłą silnika, i one wszystkie są sobie równe, wtedy on się porusza ze stałą prędkością. No proszę Państwa, co się będzie działo, gdy siła tego silnika będzie większa? Powinnam troszkę ją przedłużyć, żeby ona była taka sama. O, teraz będzie. Ok. Zobaczcie, gdy siła silnika jest większa, to samochód wtedy by przyspieszał, prawda? Bo coś dodatkowo by go pchało w tamtym kierunku. Natomiast jak siła oporu będzie większa, no to on będzie hamował, bo coś go jakby zatrzymuje i mu przeszkadza. A w sytuacji, gdy te siły się równoważą, to on się porusza ruchem jednostajnym, prostoliniowym. Czyli analizując to, idziemy sobie do naszej karty pracy. Oceń prawdziwość każdej propozycji dokończenia zdania. Jeśli samochód jedzie ze stałą prędkością, to na samochód działa siła, która równoważy oporę ruchu. No oczywiście. Wypadkowa sił działających na samochód wynosi zero. No oczywiście. Ja tu dam na dół, żeby Państwo widzieli, że to wszystko jest prawdą, prawda? Działające na samochód opory ruchu są większe niż siła działająca w kierunku jazdy. No to nie jest prawda, bo one będą dokładnie takie same. Wartość wektora prędkości, jego zwrot się zmieniają. Słuchajcie, skoro jest to ruch jednostajny i prędkość jest stała, to się nic nie zmienia, czyli to też jest fałsz. Siły działające na samochód się równoważą. Oczywiście, wszystkie, proszę Państwa, się będą równoważyć, ponieważ było wspomniane, że porusza się z jak? Ze stałą prędkością. To jest najważniejszy element. Idziemy dalej. Tutaj mamy pokazane na rysunkach trzy różne możliwości. Słuchajcie, na którym rysunku, zastanówcie się na chwilkę, na którym rysunku wszystkie siły się równoważą. Ktoś powie, no Pani, na drugim, i na B i na C. Na B nie równoważą, są tylko dwie siły. Nie ma siły, która wprawia w ruch i siły oporu. Czyli ten samochód po prostu sobie stoi.
i siła grawitacji jest równoważona przez siłę sprężystości powietrza. Czyli samochód nie wbija się w asfalt, bo jest pewna sprężystość podłoża, prawda? Czyli tutaj będzie szukamy, gdzie samochód pozostaje w spoczynku, czyli to A, tutaj będzie B. Natomiast w tej sytuacji mamy sytuację analogiczną do mojego rysunku. Czyli proszę Państwa, w tym momencie porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. No i tutaj zobaczcie, to jest to, co ja mówiłam, opory ruchu są większe niż siła silnika, czyli samochód zostaje zahamowany, coś go popycha w tamtym kierunku, on zaczyna hamować. Idziemy dalej. Jeśli na klocek działają tylko dwie siły o takich samych kierunkach, zwrotach i wartościach, słuchajcie, no to próbujemy. Mamy klocek i mamy dwie siły. Mają taki sam kierunek, ale mają również taki sam zwrot. Widzą to Państwo, czyli one będą wyglądały w ten sposób. To nie tylko klocek będzie, nie będzie się poruszał ruchem jednostajnym, ale będzie śmigał w tamtym kierunku, prawda? W tamtym. O, tak pokażę. Strzałka w tym kierunku, bo będzie się poruszał coraz to szybciej. Czyli na pewno nie pozostaje w stanie równowagi. Jest to fałsz. Ale gdy ciało znajduje się w stanie równowagi, to wypadkowa wszystkich sił działających na to ciało ma wartość 0. To jest prawda. To za chwilkę będzie dla Państwa nudne i bardzo dobrze, żeby tak było, żeby Państwo to pamiętali. Czyli zobaczcie, że w tych wszystkich piątych, szóstych, siódmym zadaniu jest dokładnie to samo. Mamy dorysować wektory sił, aby ciało się poruszało jakim ruchem? Jednostajnym prostoliniowym. Czyli słuchajcie, wszystkie siły muszą się równoważyć. Tutaj mamy jedną siłę. No to dorysowujemy drugą. Ten sam punkt zaczepienia i staramy się, żeby była taka sama, co do wielkości, tak? I to będzie co? To będzie siła oporu. Oni mówią, dorysuj wektor siły oporu. Czyli musi być taki sam jak F1. Idziemy dalej. Tutaj samochód porusza się ruchem jednostajnym, czyli znowu muszą się siły równoważyć. Mamy siłę oporu w ruchu i mamy zrobić wektor siły napędu samochodu. Czyli on będzie ten sam kierunek, ta sama wartość, ale przeciwny zwrot. Tak? Widzą Państwo? Natomiast tutaj ze skuterkiem jest trochę więcej sił. Mamy dorysować i siłę ciężkości. Ciężkości siła jest zawsze pionowo w dół, czyli będzie się równoważyła z F2. Widzą Państwo, tu jest F2 i my musimy ją zrównoważyć. Czyli tutaj jest siła ciężkości. Natomiast skoro chłopczyna się tutaj ma siłę oporu, to siła ciągu musi równoważyć tą siłę, czyli być taka sama co do długości i nazwijmy sobie ją siłę napędu silnika, czyli F2. Teraz wszystkie siły się równoważą, więc chłopak porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym. Okej, druga kartka. No i proszę Państwa, to już jest nudne. Znowu ruch jednostajny, prostoliniowy. Czyli równoważymy wszystkie. Mamy narysować siłę ciężkości. Ciężkość jest zawsze pionowo w dół. Czyli dorysowuję siłę ciężkości, która będzie równa co do wartości F2. I siłę napędu. Skoro to są opory, to napęd będzie miał taki sam kierunek, przeciwny zwrot i tą samą wartość. I siła napędu to ma być F2, a siła ciężkości F1. O, tak żeby się zgadzało z zadaniem. No i lecimy dalej. Wskaż wszystkie poprawne dokończenie zdania. W powietrzu wiszą nieruchomo śmigłowiec i balon. Słuchajcie, skoro one wiszą nieruchomo, to jest jakby ta druga część dynamiki, że siły się równoważą, wtedy ciało się porusza albo ruchem jednostajnym, albo spoczywa. Więc jak one wiszą nieruchomo, to ja czymże powiedzieć sobie, że spoczywają. I śmigłowiec, i balon będące w powietrzu, działa na nie siła jaka? O Boże, to jest mój balon, działa siła ciężkości. W przypadku balona tą drugą siłą będzie siła wyporu i one muszą co robić? Się równoważyć, czyli będzie odpowiedź dla. Dla śmigłowca szukamy analogicznej. Równoważą się tylko, gdy jest siła nośna i ciężar, czyli odpowiedź B. Zdanie 10. Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania. Skoczek spadochronowy opada ruchem jednostajnym. Słuchajcie, jeżeli chodzi o skoczka, no to warto sobie tu chwilę się zatrzymać. On jest mega często na olimpiadzie, no bo ten skoczek
czyli nasz chłopak, wyrysujemy mu kask, bo to jest niebezpieczny sport, skacze sobie, prawda? I słuchajcie, taki ruch, jak poznamy drugą zasadę dynamiki, to będziemy charakteryzować dokładnie jego ruch. Na razie możemy sobie powiedzieć troszkę w skrócie. Zobaczcie, on trzyma łapkami spadochron, wielki spadochron, i co on powoduje? Ten spadochron zwiększa siłę oporu. Więc na pewno na niego działa siła, zrobiłem punkt zaczepienia tutaj, działa siła ciężkości, i oni mówią o tym momencie, kiedy on się porusza jakim ruchem? Jednostajnym. Czyli domyślamy się, że siła oporu musi się równoważyć z siłą ciężkości. Tak? Widzą Państwo ten rysunek? Słuchajcie, jeżeli chodzi o zaliczenie, no teraz sobie o tym powiemy, dobra, najpierw lecimy dalej. Czyli siła ciężkości równoważy siła oporów powietrza. Co tu jeszcze pasuje? No oczywiście siła wypadkowa wynosi 0. To z wypadkową jest zawsze. Uzupełnij zdania. Jeśli wypadkowa dwóch sił działających sił ma wartość 0, to siły te się równoważą. Oznacza to, że mają taki sam kierunek, przeciwne zwroty, to co było w tym klocku, przeciwne zwroty i taką samą wartość. Jeszcze raz Państwu pokażę. Ten sam kierunek, przeciwny zwrot, ale wartość również jest ta sama. OK. Zaznacz w komórce tabeli P, jeśli zdanie jest prawdziwe, F, jeśli fałszywy. Pierwsza zasada dynamiki jest nazywana zasadą bezwładności. Tak, słuchajcie, jakby jej kontynuacją i konsekwencją jest zasada bezwładności. Jeśli siła wypadkowa działająca na ciało ma wartość 0, to prędkość jest stała. No oczywiście. Jeśli na ciało działają dwie siły równoważące się, to ciało zachowuje się tak, jakby nie działała na nie żadna siła. Oczywiście. Uzupełnij brakujące wyrazy. Pierwsza zasada dynamiki... co? Myślę, że Newtona. No bo tutaj nic więcej nie pasuje. Mówi nam, że jeśli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym. OK. Uzupełnij każde zdanie, zaznaczając liczbę podporządkowaną odpowiedniemu określeniu oraz literę podporządkowaną odpowiedniemu uzasadnieniu. Prędkość kulki toczącej się ruchem jednostajnym, prostoliniowym. Słuchajcie, no jak jest hasło, że ruchem jednostajnym, prostoliniowym i pytają nas o prędkość, no to wiemy, że prędkość jest malejąca stała. No oczywiście, że jest stała, bo jest to ruch jednostajny, prostoliniowy. Ponieważ siły są stałe, siły się równoważą. One się muszą równoważyć. To, że są stałe, to trochę za mało. One tylko jak się równoważą, to ciało się porusza ruchem jednostajnym, prostoliniowym. Samolot leci poziomo ruchem znowu jednostajnym, prostoliniowym, przebywając jednakowe odcinki drogi w, słuchajcie, jednakowych odstępach czasu. To już wiemy, że będzie trójka, ponieważ tylko siła nośna równoważy ciężar samolotu. Nie, wszystkie siły się równoważą. D. OK? Słuchajcie, jako zaliczenie chcę mieć zdjęcie uzupełnione tej karty pracy. Ona jest taka cięższa, no ale Państwo będą moimi olimpijczykami w przyszłym roku, taką mam nadzieję, i trzeba to niestety wytrenować. Proponuję również, można przerysować ten rysunek albo rysunek samochodu. To zależy od Państwa, co Państwo wolą. Czyli to jest rysunek spadochroniarza i rysunek samochodu, żeby wiedzieć, które siły się równoważą i dlaczego. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w czwartek, jak się nie mylę. Miłego dnia.